pytanie, czy to jest pierwsza wyprzedaż tego rodzaju w tej szkole? O nie, robimy ją od wielu, wielu lat, właściwie odkąd pamiętam. Taką akcję prowadzimy i po tylu latach to właściwie już nie jest możliwe, żeby jej nie przeprowadzać, bo zwyczajowo odbywa się na początku grudnia i pod koniec listopada stali bywalcy już dzwonią i pytają dokładnie kiedy, w jakich godzinach będzie, więc właściwie chyba niemożliwe jest, z uwagi na tych stałych naszych klientów, niemożliwe jest, żeby jej nie przeprowadzać. Ale robimy to rzeczywiście z wielką radością, mimo tego, że to troszkę trudne w szkole organizacyjnie. Jednakże po pierwsze, najbardziej chyba cieszy to, że prace z magazynu trafiają do odbiorcy, bo po to są tworzone dzieła sztuki, no powiedzmy małe dziełka sztuki, żeby cieszyły oko i radowały innych, żeby znalazły swoje miejsce. Ile prac zostało wystawionych w tym roku? Nie jestem w stanie powiedzieć ilościowo ile, dlatego że prace są przygotowane na pierwszy dzień, czyli na poniedziałek były, ale sukcesywnie każdego dnia dodawane są także nowe, więc ilościowo nie umiem powiedzieć, ale tych prac naprawdę jest sporo. Są to prace wykonane przez uczniów w różnych pracowniach, dlatego będą i prace olejne malarskie, i będą rysunki, i będą fotografie, i prace ceramiczne, i rzeźbiarskie, i snycerskie, nawet jeszcze kilkanaście prac z pracowni metaloplastycznej, której już nie ma u nas od kilkunastu lat. Czy wiadomo już, ile prac się sprzedało? Też ilościowo nie powiem, ale one rzeczywiście codziennie troszkę ich ubywa, troszkę dochodzi nowych, no troszeczkę każdego dnia przybywa w kasie. Co z pieniędzmi z tych prac? Czy one idą do artysty wykonawcy, czy są przeznaczone dla szkoły? Nie, nie. Oczywiście, że nie wracają do uczniów dosłownie, natomiast wracają do uczniów w tym sensie, że za każdym razem, czyli co roku, z tych środków przeznaczamy te środki na doposażenie poszczególnych pracowni. W tym roku bardzo byśmy chcieli przeznaczyć te pieniążki przede wszystkim na doposażenie pracowni reklamy, a dokładnie na zakup drukarki wielkoformatowej, która bardzo jest potrzebna, zwłaszcza tym uczniom najstarszym, którzy będą przygotowali pracę na dyplom i koniecznie muszą w ramach dyplomu wykonać także planszę. W związku z tym na pewno to ułatwi im zadanie, będą mogli tych prac wydrukować więcej, takich prac planszy próbnych i nie będą musieli za to bardzo dużo płacić. Ale co się dzieje z pracami, które się właśnie nie sprzedadzą? Rzeczywiście nasi uczniowie tworzą dużo prac na zajęciach. My nie jesteśmy w stanie udostępnić do sprzedaży absolutnie wszystkich prac, dlatego że one są prezentowane na różnych wystawach i w Koszalinie, w różnych miejscach, ale także w Polsce, czasami nawet za granicą. Natomiast też przeznaczamy te prace na różne akcje charytatywne, na przykład na aukcję dla chorej dziewczynki. Dzisiaj dwie prace zostały takie odebrane, one będą sprzedane, a dochód przeznaczony na operacje za granicą właśnie dla małego dziecka. Dajemy prace, które sprzedawane są na hospicjum, które sprzedawane są przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na tego typu działania także.